Dzień dobry, Paweł Pilarczyk. To już 27. odcinek programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Zacznę od wiadomości, którą żył internet w połowie września. Wiadomość dotycząca firmy Microsoft, która przejęła bardzo duże przedsiębiorstwo, które się nazywa ZeniMax Media za 7,5 miliarda dolarów. Dla niektórych widzów prawdopodobnie ta nazwa może nie być koniecznie bardzo znana, to ZeniMax Media, dlatego trochę przybliżę profil tej spółki. Jest to firma, która działa w branży gier wideo i należą do niej takie firmy jak Bethesda Softworks, ID Software, Arkane, Machine Games czy AlphaDog. Już te tytuły prawdopodobnie wielu widzom coś, czy te nazwy już wielu widzom coś mówią, natomiast ja wspomnę o grach, które tworzą te studia należące do ZeniMax Media. To są takie tytuły jak The Elder Scrolls, jak Fallout, Wolfenstein, Doom, Prey, Quake, Dishonored czy Starfield. Czyli mamy mnóstwo takich bardzo znanych tytułów, bardzo popularnych gier i myślę, że przynajmniej kilka tytułów, drodzy widzowie, z tej listy znacie. Więc jest to bardzo znaczące studio ZeniMax Media, który jest właścicielem właśnie tych firm. Bardzo liczące gry wydaje na rynek. I dlaczego akurat Microsoft kupił to studio? Ponieważ chce wzmocnić swoją premierę, czy premierę najnowszej konsoli Xbox Series X, która będzie miała miejsce za miesiąc. To będzie na początku listopada, dokładnie 10 listopada wejdzie na rynek nowa konsola Microsoftu. I dzięki temu Microsoft będzie miał studio, które będzie dostarczało na tego Xboxa bardzo dużo ekskluzywnych tytułów. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie pojawi się również konsola PlayStation 5 12 listopada, czyli dwa dni po premierze nowego Xboxa. I w tym momencie i Microsoft, i Sony oczywiście walczą o portfele graczy i o to, żeby ci gracze właśnie wybierali jedną lub drugą konsolę, chociaż niektórzy wybierają oczywiście obie. Zakup spółki ZeniMax Media to bardzo ważne wydarzenie dla Microsoftu. To jest już kolejna tak duża akwizycja w przypadku tej korporacji. Firma zapłaciła za ZeniMax Media 7,5 miliarda dolarów, czyli na przykład trzykrotnie więcej niż za spółkę Mojang, która odpowiada za grę Minecraft. To była akurat bardzo trafna inwestycja i ta gra Minecraft do dzisiaj bardzo żyje, bardzo dużo graczy z niej korzysta, jest to bardzo popularny tytuł, więc bardzo była to dobra inwestycja. Ale na przykład w 2011 roku Microsoft kupił Skype za 8,5 miliarda dolarów. To też była dobra inwestycja, ale nie wszystkie inwestycje Microsoftu się udają, bo chociażby Nokia, kupiona przez Microsoft w 2013 roku za 7,5 miliarda dolarów, czy 7,6 miliarda dolarów dokładnie, ten zakup się nie udał, chociaż cel był bardzo szczytny. Microsoft zamierzał wejść na rynek smartfonów, wejść mocniej na rynek smartfonów. Miał bardzo ciekawy pomysł, mianowicie chciał, żeby Windowsy 10 trafiły również na platformy mobilne i żeby współgrały czy współistniały ze stacjonarną wersją Windowsów. Pomysł był taki, żeby programiści tworzyli aplikacje tak zwane Universal Windows Apps, które są raz przygotowane, potem są kompilowane na kilka różnych platform i działa ta sama aplikacja na komputerze stacjonarnym czy laptopie, na telewizorze, na smartfonie czy na zegarku. Natomiast jak się sytuacja skończyła, wszyscy wiemy, Windows Mobile 10 już praktycznie nie ma, a Microsoft zaczyna wydawać w tej chwili już smartfony z Androidem. Natomiast to, co jest akurat istotne, to że ten zakup firmy ZeniMax Media, który w tej chwili Microsoft zrealizował, wydaje się, że to była bardzo dobra inwestycja. Firma ZeniMax Media zatrudnia 2300 osób, wydaje bardzo dużo znanych tytułów i prawdopodobnie rzeczywiście ten zakup, mimo tej ogromnej kwoty, Microsoftowi się zwróci. Druga wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń na Białorusi. Jak wiemy, w tej chwili na Białorusi trwają bardzo mocne protesty przeciwko najprawdopodobniej sfałszowanym wyborom prezydenckim, w wyniku których na kolejną kadencję został wybrany Aleksandr Łukaszenka. Białorusini, którzy nie zgadzają się z tą decyzją, protestują, wychodzą na ulicę, ale rozpędza ich OMON. OMON to jest specjalna jednostka, to są oddziały mobilne specjalnego przeznaczenia, które służą do tego, żeby pacyfikować właśnie tego typu protesty uliczne, albo na przykład walczyć z terrorystami, czy w przypadku, gdy wzięci są zakładnicy, to wówczas również wkracza OMON. Niestety w przypadku akurat takich protestów OMON bardzo nie w porządku się zachowuje, ponieważ funkcjonariusze tego OMON-u mają założone mundury bez żadnych plakietek, nie ma tam żadnych nazwisk na tych plakietkach i mają założone kominiarki, które teoretycznie mają uniemożliwić ich identyfikację.
To spowodowało, że oni czują się anonimowi, w sposób bardzo brutalny rozpędzają protesty, biją protestantów i demonstrantów, przechwytują ich, wsadzają do więzień, gdzie podobno również torturują, więc mają tutaj bardzo dużo ci panowie na sumieniu. Aczkolwiek właśnie nie wiadomo, kto to dokładnie jest, czyli gdy się sytuacja wyklaruje, gdy na przykład zmieni się ustrój polityczny na Białorusi, nie będzie można tych panów postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Teoretycznie. Ponieważ praktycznie mam dobrą wiadomość, tym razem już funkcjonariusze OMON-u nie mogą czuć się bezkarni, nie mogą czuć się anonimowi, ponieważ programista, który się nazywa Andrew Maksimow, to jest urodzony na Białorusi programista, który od 20 roku życia mieszka w Los Angeles, stworzył aplikację, która pozwala rozpoznawać twarze funkcjonariuszy OMON-u na podstawie tylko i wyłącznie fragmentów ich twarzy, czyli nawet jeżeli mają założone kominiarki, to ten system porównuje obrys oczu, porównuje układ brwi, porównuje wszystkie elementy charakterystyczne, które się właśnie znajdują wokół oczu, do zdjęć osób publicznie dostępnych na sieciach społecznościowych. I dzięki temu jest w stanie rozpoznać, czy połączyć te profile zdjęcia zamaskowanych tych brutalnych funkcjonariuszy OMON-u z autentycznymi osobami na sieciach społecznościowych, czyli wskazać ich konkretne nazwiska. To narzędzie pozwoli zidentyfikować już konkretnie tych funkcjonariuszy, a potencjalnie w przyszłości, kiedy się uda stworzyć taką listę tych funkcjonariuszy, postawić ich po prostu przed sądem, gdy już będzie taka możliwość. Takie narzędzie nie jest tak naprawdę pierwsze na rynku. Tego typu rozwiązania już istnieją. Na przykład istnieje firma amerykańska Clearview. Ja o tej aplikacji Clearview AI pisałem na serwisie itbusiness.pl, więc zapraszam do wpisania w wyszukiwarce Clearview, tak jak czysty widok Clearview. To jest takie rozwiązanie, które skanuje sieci społecznościowe i buduje bazę profili osób, zdjęcia twarzy połączone z nazwiskiem czy linkiem do profilu społecznościowego. Clearview stworzył już bazę 3 miliardów zdjęć i dzięki tej bazie jest w stanie połączyć zdjęcie dowolnej osoby wykonane na ulicy z konkretnym profilem na chociażby Facebooku czy Instagramie. Z tej bazy korzysta m.in. FBI, ponieważ wystarczy zrobić dowolnej osobie zdjęcie na ulicy i Clearview wskaże, jaka to jest konkretnie osoba. Tego oczywiście typu rozwiązania są bardzo niebezpieczne, jeżeli wpadną w złe ręce, chociażby w przypadku protestów w Hongkongu. Tam władze z kolei mogą rozpoznawać protestantów. Nawet jeżeli protestanci są zamaskowani, jeżeli mają właśnie jakieś maski założone, czy jakimiś ustami się zasłaniają, wystarczy, że fragment twarzy będzie wystawał i systemy sztucznej inteligencji będą w stanie rozpoznać, co to jest za konkretnie osoba. Więc z jednej strony w przypadku tego OMON-u jest to dobra wiadomość, że będzie można tych brutalnych funkcjonariuszy zidentyfikować, natomiast jeżeli rzeczywiście ta technologia trafi w złe ręce, może być również w zły sposób wykorzystana. Przenosimy się teraz do Chin. W kopalni, która się nazywa Sandaozhuang w prowincji Henan, nie wiem, czy poprawnie wymawiam tę nazwę, wprowadzono pracę zdalną. W tej kopalni wydobywa się metale ziem rzadkich, przede wszystkim molibden. To jest kopalnia odkrywkowa i co ciekawe, że za kierownicami maszyn wydobywczych, które pracują na terenie tej kopalni, nie ma w ogóle operatorów. Te maszyny jeżdżą teoretycznie same. Teoretycznie, ponieważ nie są to bynajmniej roboty ani maszyny autonomiczne. To są maszyny, które są sterowane zdalnie. Sterowane są zdalnie przez górników, którzy siedzą sobie wygodnie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Przed tymi górnikami znajdują się ekrany duże, na których ci górnicy obserwują, jak pracuje ta konkretnie maszyna, jakie są wszystkie parametry jej pracy. Górnicy mają kilka specjalnych kontrolerów wokół siebie poustawianych, którymi sterują tą maszyną i mogą pracować tą maszyną dokładnie zdalnie. Wygląda to trochę tak, jakby siedzieli, jakby grali w grę komputerową na jakimś zaawansowanym symulatorze. Nie do końca tutaj akurat jest praca zdalna, ponieważ ci górnicy nadal pracują na terenie fabryki, chociaż nie na terenie wyrobisk, a w przytulnym biurze, w budynkach biurowych. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przenieść tego typu właśnie panel sterujący tymi maszynami do ich domu. Wystarczyłoby te monitory czy te kontrolery zabrać do domów tych górników i połączyć tych górników właśnie z maszynami. I ta technologia jest możliwa dzięki 5G. Czyli już w tej chwili te maszyny komunikują się z panelami sterującymi właśnie w technologii 5G. Czyli gdyby tacy górnicy pracowali również z domów, mogliby pracować, wyobraźmy to sobie, w kapciach, w swoich własnych, prywatnych domach i sterować tymi maszynami wydobywczymi. Wystarczy, że byliby w zasięgu sieci 5G, a w Chinach akurat
sieć 5G się niezwykle dynamicznie rozwija, więc byłoby to jak najbardziej prawdopodobne. Więc to jest bardzo ciekawe zastosowanie technologii 5G, które jest niemożliwe w przypadku technologii 4G ze względu na zbyt duże opóźnienia, a jednym właśnie z bardzo istotnych, z podstawowych parametrów w przypadku technologii 5G są bardzo niskie opóźnienia i można dzięki temu sterować różnymi maszynami zdalnie. W przypadku akurat takich maszyn wydobywczych na kopalni nie jest to zbyt duży kłopot, ponieważ tam te opóźnienia nawet nie muszą być takie super krótkie, ale 5G docelowo umożliwi na przykład sterowanie autobusami, czyli możemy wyobrazić sobie autobusy, które jeżdżą po ulicach, za których kierownicami również nie ma kierowców, a ci kierowcy siedzą sobie w domu, mają kierownicę taką jak od Xboxa czy innej konsoli i sterują sobie tym autobusem właśnie zdalnie dzięki technologii 5G, dzięki tym bardzo krótkim opóźnieniom na poziomie teoretycznie nawet jednej milisekundy. To jest takie rozwiązanie, które właśnie umożliwia technologia 5G. Możemy również sterować robotami na przykład wydobywczymi, które w gruzowiskach w przypadku, gdy się budynek zawali, tam można byłoby wjechać robotem. Potem ten robot również mógłby być sterowany w technologii 5G na dowolną odległość, więc to jest jedno z bardzo ciekawych zastosowań, oprócz tego, że oczywiście technologia 5G zwiększa transfer danych. I to tyle z takich ciekawych wiadomości ze świata nowych technologii. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie pokażę kilka bardzo ciekawych urządzeń, które stoją już za moimi plecami i myślę, że Was, drodzy widzowie, tymi urządzeniami zainteresuje i zaciekawie. Do zobaczenia po przerwie. Dziękuję.